Jeden. Dzień dobry, moim pierwszym gościem jak rzecz o polityce jest Leszek Miller, były premier. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie premierze, jak ocenia pan decyzję prezydenta Dudy dotyczącą ustawy o nowelizacji ustawy o IPN? Decyzja no, chyba zdefiniowała przynajmniej temat tego tygodnia. Sądzę, że prezydent nie miał innego wyjścia. Mógł skierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, jej nie podpisując, no ale to by przeciągnęło proces podejmowania decyzji i nie byłoby funkcjonalne. Mógł też tą ustawę zawetować, no ale musiał sobie zadać pytanie, kto to weto obroni w Sejmie. Uważa pan, że to weto przyjść miejsce na przykład do weta o ustawach sądowych by było rozpatrywane i by się nie obroniło, bo ustawy sądowe weta tutaj w ogóle nie było nawet rozpatrywane. Tym razem by się nie obroniło, dlatego że PiS-owi bardzo zależało na przyjęciu tej ustawy. I głosami właśnie Prawa i Sprawiedliwości i sojuszników, a także PSL-u i Kukiza, to weto zostałoby obalone, no co dodatkowo byłoby pewnym bezpektem dla prezydenta i myślę, że prezydent nie chciał takiej sytuacji ryzykować. A uważa pan, że też jest taka teoria, która zaczęła też się pojawiać wśród komentatorów, że cała historia wokół tej ustawy to jest taki pomysł Jarosława Kaczyńskiego na utwardzenie elektoratu. Myśli pan, że to mogło być wszystko z premedytacją zrobione, czy jednak te reakcje i polityków PiS i te nieoficjalne relacje, które słyszymy, wskazują, że to mało prawdopodobna teoria? Ja bym raczej przychylał się do hipotezy, że była to akcja zorganizowana, a skłania mnie ku temu sytuacja w Senacie. Przecież nie było żadnego powodu do tak gwałtownego pośpiechu. Ta ustawa przeszła w Senacie jak burza, mimo że zgłaszano sensowne poprawki i gdyby one zostały uwzględnione, to tej burzy prawdopodobnie by nie było. A mimo to bardzo się ustawodawcy śpieszyło. Więc skoro się Senat tak śpieszył, to znaczy, że musiał mieć jasne w tej sprawie wytyczne. No wiemy, że była taka narada na Nowogrodzkiej przed posiedzeniem, to chcieli posiedzenie tego Senatu, żeby przyspieszyć procedowanie tej ustawy, ale uważa pan, że możliwe, że Jarosław Kaczyński wszystko to zaplanował, żeby nie wiem, właśnie elektorat, żeby nie było mowy już więcej o tym skręcie do centrum? No zobaczymy, co się zdarzy w badaniach opinii publicznej, które będą miały za chwilę miejsce. Jeżeli się okaże, że PiS nic na tym nie stracił, albo że zyskał kilka punktów, no to sytuacja będzie jasna. To by oznaczało, że kierownictwo PiS-u prawidłowo z ich punktu widzenia odczytało nastroje i postąpiło tak, aby złapać parę dodatkowych punktów. Uważa pan, że to jest cały czas Jarosław Kaczyński działa zgodnie z zasadą, żeby nie powstało nic na prawo od centrum, na prawo od PiS, przepraszam, żeby narodowcy nie stworzyli takiego polskiego jobbiku? Myślę, że w tym jest dobra, racjonalna ocena. Myślę, że Jarosław Kaczyński byłby nieprzyjemnie zaskoczony, gdyby się okazało, że coś jest na prawo od niego. A czy uważa pan, że na przykład ta demonstracja pod Pałacem Prezydenckim, te hasła zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę, czy to nie jest tak, że narodowcy sami się kompromitują tak bardzo, że nie są, że i tak nie będą nigdy wiarygodną siłą polityczną, niezależnie od tego, co PiS by nie robił? Oczywiście, że się kompromitują, ale przede wszystkim kompromitują się ci, którzy wpisali ich na listę wyborczą, bo proszę zwrócić uwagę, że narodowcy wielokrotnie próbowali sami ubiegać się o miejsca w parlamencie i nigdy im się to nie udało. Dopiero szeroki gest Kukiza pozwolił, że oni weszli do Sejmu. No i dzisiaj Paweł Kukiz składa mniej czy bardziej szczerą samokrytykę. Przeprosił za ich prowadzenie. Widział pan to pewnie na Twitterze. Chciałem, tak, ale to już jest za późno do tego, że oni już są. No, mam nadzieję, że właściwe wnioski zostaną wyciągnięte przy okazji następnej kampanii do parlamentu. No zobaczymy, jak ta kampania też przebiegnie, w jakiej formie będzie Kukiz 15, bo to mogło być... Oczywiście. Może być, po wyborach samorządowych może się to wszystko zmienić. Natomiast wracając jeszcze do samego tego kryzysu, jak pan ocenia postawę opozycji? Bo opozycja ostatnich tygodni była mniej niż zwykle krytykowana, ale jednak też była krytykowana za to, że była w zasadzie do wczoraj nieobecna.
Opozycja ma pewien problem, dlatego że ustawa, która jest tak inkryminowana, przeszła przez Sejm, zdaje się, tylko przy 5 głosach przeciwnych. Dwóch posłów z Nowoczesnej, 3 posłów z dawnych posłów Platformy, obecnie posłów tego Unii Europejskiej Demokratów. Więc Platforma, zdaje się, wstrzymała się w całości. No ale to pokazuje, że ich radykalizm nie został ujawniony w trakcie głosowania, tylko dopiero po kilku dniach, kiedy zobaczyli, jakie są reakcje międzynarodowe. No to pokazuje, że nie ma tam jasnego przesłania, że w tym wszystkim jest taki chaos, takie szamotanie się od miejsca do miejsca. A myślę, że gdyby ta ustawa była precyzyjnie napisana, jeżeli na przykład są niedopuszczalne stwierdzenia o polskich obozach śmierci, to trzeba było to po prostu wpisać do ustawy. I nie byłoby prawdopodobnie tej wielkiej burzy, którą mamy. No właśnie, ale też z pana doświadczenia politycznego, wieloletniego, czy pan uważa, że to, co się wydarzyło 2 tygodnie temu już ze strony izraelskiej, te słowa, które padły w dniu, który wcześniej nie było polityki takiej bezpośredniej, czy pan to zaskoczyło, że uważa, że to było bezprecedensowe? W relacjach izraelskich jest wiele przesady oczywiście. Bo przecież w wystąpieniach premiera Netanyahu była taka sugestia, że my właściwie, Polska za pomocą tej ustawy chce jakby w jakimś sensie negować sam Holokaust, a w każdym razie obniżać jakby jego skalę i tragiczne znaczenie. A dalibóg, nic takiego w ustawie nie ma. No ale pamiętajmy, że w Izraelu też się toczy bardzo ostra walka polityczna. Netanyahu walczy o utrzymanie swojego przywództwa i niestety cała ta sprawa jest wykorzystywana do celów politycznych zarówno w Polsce, jak i w Izraelu. Czyli jest pewnego rodzaju też modne ostatnie słowo symetria tak? Z tym, co jest w Polsce, a co jest w Izraelu. Tak, mówić, że Izrael zachowuje się jak PiS trochę? Tym bardziej wie pan, że przecież Izrael już od wielu lat ma taką ustawę. Zdaje się, że w 1986 roku przyjęto ustawę, która każe ścigać wszystkich, którzy negują Holokaust albo też właśnie obniżają skalę. Ja nawet pamiętam, że jeden z brytyjskich pisarzy został skazany przez sąd w Austrii. Zdaje się, że chodzi o pana Irvinga, który kwestionował istnienie komór gazowych. Tak, wielokrotnie zresztą to robił. No więc właśnie, więc jego sprawiedliwość dosięgła. No i skoro Izrael od dawna stosuje tego rodzaju prawo, no to tym bardziej trzeba zastanowić się nad reakcją w stosunku do Polski. Tym bardziej, że gdyby na przykład Netanyahu atakował ustawodawcę za polskiego ustawodawcę za to, że jakby ogranicza wolność słowa, bo jest takie niebezpieczeństwo, to ja bym to rozumiał, ale jakby oskarżanie Polskę, że jakby, no, dwuznacznie zachowuje się w stosunku do samego pojęcia Holokaustu, no to widać, że to jest polityczna operacja. A jak pan odebrał to przemówienie prezydenta Dudy? Ono było dosyć też w jakimś sensie zniuansowane, bo tam nie było tylko, bo ten wniosek Trybunału został uzasadniony takim właśnie rozwijaniem obaw tych, którzy chcą, którzy uważają, że Polska chce komuś zamknąć usta. No właśnie, dlatego, że wie pan, duża część negatywnych reakcji, które płyną chociażby z Izraela czy ze Stanów Zjednoczonych, one biorą się z podejrzenia, że ta ustawa ma wymusić, aby mówić o Polakach tylko dobrze. Myślę o ich zachowaniu w czasie II wojny światowej, a przecież wiemy, że oprócz postaw bohaterskich, były postawy godne najwyższego. No też prezydent Aleksander Kwaśniewski jako pierwszy, wydaje się, że w pewnym sensie publicznie to przyznał w Jedwabnym. Ja byłem wtedy razem z prezydentem w Jedwabnym i pamiętam, jak szliśmy od rynku do miejsca, w którym była stodoła, w której spalono mieszkańców Jedwabnych Żydów. Po obydwu stronach ulicy stali mieszkańcy okoliczni i to było bardzo ciężkie milczenie. Znaczy odniosłem wrażenie, że ci ludzie
mają pretensje do nas, że my jakby że my rozdrapujemy zabliźnione już rany. Ale to nie było tak, że nie mam wrażenia, że trochę ta dyskusja wokół tej ustawy nieco osłabia wydźwięk tego momentu w Jedwabnym, który ważnego momentu w polskiej historii współczesnej, politycznej, i nie tylko. Oczywiście, że tak. To był bardzo ważny moment w polskiej historii, także biorąc pod uwagę osoby, które brały w tej uroczystości udział. No ale cóż, no, po wielu latach mamy kolejną odsłonę jakby tej sprawy. Przecież nie odpowiadam. Byłoby inaczej, gdyby polski ustawodawca dokonał tutaj należytej staranności i sprecyzował te przepisy, które mają być sprecyzował przepisy, które odnoszą się do materii, która ma być penalizowana. To jest też w ogóle na początku stycznia już. To ciekawe, że przed w ogóle wybuchem tej historii pojawił się głos ze strony obozu rządzącego, profesor Zybertowicz miał taką tezę, że potrzebna jest tak zwana maszyna bezpieczeństwa narracyjnego, czyli taki system, nie wiem, opowiadania o Polsce za granicą. I chyba się jego teza sprawdziła, że taki sprawne opowiadanie o Polsce za granicą jest potrzebne. No ale to nie zadziałało tym razem. Tak samo jak nie ma żadnych efektów z funkcjonowania specjalnej fundacji. Nie pamiętam w tej chwili. Polska Fundacja Narodowa. No właśnie, jak rozumiem, ona została powołana po to, żeby osłaniać jakieś bardziej kontrowersyjne działania polskich władz, które mogą takie kontrowersje wywołać. Przecież było wiadomo, że tego się należy spodziewać. Tymczasem ta fundacja milczy. No też jej jedynym działaniem widocznym w ostatnich dniach jest tweetowanie raz na jakiś czas. No tak, widać wyraźnie, że nawet jeżeli pomysł był dobry, to wykonanie jest fatalne i tam po prostu brakuje kompetentnych ludzi. Skoro już na koniec chciałem zapytać też o nowe działania kadrowe wokół obozu dobrej zmiany, czy do obozu rządzącego, przejścia z TVP do Orlenu, zmiany w Orlenie i też duże zmiany kadrowe w samym Orlenie. Ja pamiętam, jak się działacze PiS-u zachowywali kilka lat temu, kiedy doradca premiera Tuska przechodził do Orlenu. To było darcie szat i słowa niezwykle mocne. Tymczasem po kilku latach PiS zrobił dokładnie to samo, a nawet coś więcej, dlatego że pan Ostachowicz to był niewątpliwie wysokiej klasy specjalista, czego chyba nie można powiedzieć o pani, która przeszła do... Natomiast pytanie jest, czy na koniec zupełnie chciałem zapytać, czy uważa pan, że to może mieć... Bo historia z tak zwanymi Misiewiczami pojawiła się już kilkanaście miesięcy temu i powiedzmy sobie szczerze, że nie zrobiła wrażenia, wydaje się, ani na wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, ani na tych wyborcach centrowych, którzy Prawo i Sprawiedliwość popierają, dzięki temu PiS ma 40 parę procent w sondażach. Tak się wydaje. Natomiast pytanie, czy teraz się może coś zmienić, kiedy już ta władza się troszeczkę bardziej zużyła? Myślę, że się niewiele zmieni. W ogóle uważam, że PiS może przegrać tylko sam ze sobą. Albo wtedy, kiedyby w Polsce rozpoczęła się jakaś poważna recesja, której skutki uderzyłyby no tak, ale w portfele Polaków. To jest pewnie tylko zupełnie na koniec, ale sam ze sobą w jakim sensie? W sensie kiedyś, Jan Rokita użył takiego słowa, że prędzej czy później wszystkie partie polityczne się repolonizują. A wtedy myślał o SLD. Chodziło o to, że w pewnym momencie partie przechodzą takie wewnętrzne napięcia, że zaczynają się procesy samozniszczenia. Otóż prędzej czy później według mnie PiS taki proces czeka. Będziemy na pewno uważnie obserwować wszystkie procesy zachodzące w Prawie i Sprawiedliwości, nie tylko. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Leszek Miller, był premier. Dziękuję bardzo.